chcemy przybliżyć różne obrazy z tego obozowego funkcjonowania jeńców alianckich. Chcemy też pokazać, jak wyglądały próby ucieczek. Prezentujemy również materiał, który ma przybliżyć widzom, w jaki sposób była przygotowana wielka ucieczka, w jaki sposób wykonano ten wspaniały wielki tunel. W inscenizacji uczestniczą rekonstruktorzy z Polski, Czech, Rosji. Ci wszyscy ludzie są naszymi znajomymi. Wielokrotnie współpracowaliśmy przy różnego rodzaju rekonstrukcjach, inscenizacjach. Dzięki tym kontaktom, kiedy okazało się, że będziemy mieli możliwość zaprezentowania historii wielkiej ucieczki, ci wszyscy rekonstruktorzy zgodzili się przyjechać do Polski, zgodzili się przyjechać do Żagania. Naszym celem jest pokazanie realiów, jakie były w tym 1944 roku podczas wielkiej ucieczki oraz później podczas ataku wojsk radzieckich i odparcia Niemców stąd. Uważamy, że to jest dodatkowa lekcja historii dla młodzieży. Łatwiej trafi to do młodzieży, jak zobaczą obraz, niż jeżeli po prostu tylko będą zmuszeni do czytania książek. No, my przyjechali, protože w Saganu byli i czechosłowackie lotniki i jeden z nich był zamordowany przez Niemców, Arno Szkwalenta. Tak my przyjechali wspomnieć naszych lotników. Tak rodził się ten niezwykły plan wielkiej ucieczki. W czasie takich rozmów, takich dyskusji prowadzonych w izbach, już wtedy, gdy drzwi baraku były zamknięte, gdy w nocy jeńcy pozostawali sami. To, co jest niezwykłe, to przy tylu tysiącach jeńców, którzy byli w tym obozie, tak wielu zaangażowanych w zorganizowanie ucieczki, nikt nie zdradził. Niemcom nie udało się wprowadzić konfidenta. Nie udało się dowiedzieć, co jeńcy zamierzają, co planują. Podobno masz zamiar żenić się. Pobrednie, nic podobnego. No, tej sprawy odkładać nie wolno. Jedziemy. Nie, przecież ja jeszcze nic nie... Niemcy pochwalali kulturalną działalność jeńców. Na przedstawienia teatralne przychodzili oficerowie niemieccy, a nawet wysocy urzędnicy dojeżdżali z Żagania, aby oglądać sztuki wystawiane przez jeńców. Mniej by ich bawiło, gdyby wiedzieli, co się dzieje w warsztatach, no bo przecież trzeba było uszyć kostiumy dla aktorów, trzeba było przygotować scenografię i nad tym pracowały warsztaty. Pracowały oczywiście w rozumieniu niemieckiej załogi, a w istocie wytwarzały nadzwyczaj cenne przedmioty. Wózki do transportu piachu, narzędzia do kopania tuneli, drabiny do schodzenia w dół szybu. Czterej zostali złapani w momencie, gdy wychodzili, przypadkowo zupełnie, gdy wychodzili z szybu już poza drutami. 76 oddaliło się od obozu, ale w tym totalitarnym, policyjnym państwie, jakim była III Rzesza, złapano ich niemalże wszystkich. Tylko trzej, dwaj Norwegowie i Holender, wydostali się poza granicę III Rzeszy, uratowali się. Z tych pozostałych, którzy zostali schwytani, wśród nich było 6 polskich jeńców, 50 zostało zamordowanych przez hitlerowców.
Tegoroczne spotkanie ma wyjątkowy charakter. Jest to 65. rocznica Wielkiej Ucieczki. Mamy jednak nadzieję, że spotkamy się tutaj i będziemy mogli prezentować żywą historię także w przyszłości. Wszystko to planowaliśmy co najmniej pół roku wcześniej. Współpracowaliśmy z brytyjskim RAF-em przy organizacji naszej uroczystości. Mam nadzieję, że wszystko się udało oprócz pogody typowo angielskiej. Ale myślę, że było na tyle ciekawie, że podobało się wszystkim, którzy przyszli zobaczyć to widowisko. To jest piękna historia o tym, że nie można ujarzmić ducha człowieka, nie można go zamknąć za drutami, że mimo tych drutów, wież strażniczych, karabinów maszynowych i tak wyrwie się na wolność. I tak się stało. I znakomicie, że ta impreza przypomina to wielkie wydarzenie, przypomina wielkość ducha człowieka. I to jest również największa wartość imprezy, która propaguje historię i propaguje piękne miasto.